Dzień dobry, jestem Radek Biel, czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na dzisiejszy kontekst. Drodzy widzowie, wspaniale wrócić do Was po tej długiej przerwie, nawet jeśli to tylko na krótką chwilkę. Dzisiaj, jak to jest w tytule spotkania, będzie nie tylko o skarbach. Porozmawiamy o średniowiecznej Trójcy koło Zawichostu, dowiemy się, co do takiego niesamowitego udało się tam odkryć, no i z pierwszej ręki poznamy potęgę współpracy. A to wszystko przybliżą nam pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i delegatury Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, kierownik badań archeologicznych w Trójcy, specjalizujący się w badaniach nad wczesnym średniowieczem i konserwatorstwem archeologicznym, doktor habilitowany Marek Florek. Witam serdecznie. Dzień dobry. A także jest z nami prezes Nadwiślańskiej Grupy Poszukiwawczej Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol Szansa, odpowiadający za organizację i przebieg poszukiwań na terenie Zawichostu Trójcy, prowadzonych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólne Dziedzictwo z Opatowa, osobiście uczestniczący m.in. właśnie w odkryciu ostatniego skarbu, choć nie jest to jego pierwsze, a tym bardziej, mam nadzieję, nie takie ostatnie odkrycie, Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Cześć widzowie, powitajcie tradycyjnie, serdecznie w komentarzach i dajcie również znać, skąd się z nami łączycie. Już widziałem, że niektórzy pisali, jest Wolin, są Kielce, tradycyjnie. Komentujcie, dyskutujcie i pytajcie nie tylko tutaj na Facebooku, na żywo, ale również pod nagraniem tego spotkania, które pojawi się już w poniedziałek na kanale YouTube Archeologii Żywej, który jak zawsze zachęcam do subskrybowania. I jeszcze tylko jedna ciekawostka, nim wystartujemy na dobre. Jeśli chcielibyście zobaczyć na żywo finałowy pojedynek w pierwszym organizowanym przez nas zdalnym turnieju gry z Ur, jednej z najstarszych gier planszowych na świecie, mającej prawie 5000 lat, to będziecie to mogli zrobić na naszym nowo założonym serwerze Discord. Starcia, z tego co mi wiadomo, były do tej pory zażarte, a nagroda główna jest moim zdaniem naprawdę niesamowita. Zobaczycie ją zresztą na końcu. Finałowy pojedynek rozpocznie się w najbliższą środę wieczorem, gdy tylko będziemy znać dokładną godzinę, to informacje wraz z linkiem podam na naszym Facebooku. No i oczywiście Discordzie, jeśli chcecie tam dołączyć do niego, no to link z zaproszeniem znajdziecie w opisie filmu na YouTubie. I to tyle z najpilniejszych ogłoszeń. Prezentacja jest już dla wszystkich widoczna, więc oddaję głos gościom. Dzień dobry jeszcze raz. Chciałem Państwu powiedzieć o wynikach odkryć zabytków archeologicznych i wynikach badań archeologicznych prowadzonych w ostatnich 2 latach na terenie dawnej średniowiecznej wsi Trójca pod Zawichostem. Odkryć, które według mnie są jednymi z najważniejszych ostatnio dokonanych w Polsce i pokazujących w zupełnie nowym świetle te tereny dawnej ziemi sandomierskiej. Tutaj sama Trójca, gdzie leży, to jest wschodnia peryferia województwa sandomierskiego nad Wisłą, w miejscu obok miasta Zawichost. Obecnie jest Trójca częścią Zawichostu, do którego została włączona w 1954 roku, stąd często też posługujemy się tym terminem Zawichost Trójca, ale wcześniej była zawsze niezależną wsią, przynajmniej od XVI wieku, chociaż sam Długosz na przykład pisze o Trójcy jako o przedmieściu Zawichostu. Sama Trójca, tu mamy położenie w zachodnim brzegu Wisły, lewym brzegu, w pobliżu Zawichostu. Widać pewną odrębność tutaj terytorialną od samego miasta Zawichostu, jest oddzielona obniżeniem dolinnym. Sama nazwa wsi Trójca pochodzi od kościoła pod wezwaniem świętej Trójcy, stojącego na jej terenie, kościoła o metryce wczesnej średniowiecznej, XII-wiecznej, do czego zaraz wrócę. Natomiast nie wiemy, jak się Trójca nazywała wcześniej, bo z całą pewnością jakąś nazwę miała, natomiast ta nazwa Trójca, jak to zresztą nazwa wielu miejscowości na terenie Sandomierszczyzny, nie tylko chyba zresztą, właśnie została przeniesiona z wezwania stojącego tam kościoła. Tutaj jeszcze kilka przykładów map archiwalnych starych, jak Trójca względem Zawichostu jest położona, że widzimy tutaj pewną jej odrębność, w zasadzie całkowitą odrębność, miasto Zawichost na wysokiej krawędzi skarpy wiślanej, Trójca nieco w pewnym oddaleniu od niej, to jest mapa z końca XVIII wieku, początku XIX wieku, tak zwana mapa Galicji Zachodniej albo mapa Hendelsfelda. Tu jest na mapie z końca XIX wieku, widać też tą zupełną odrębność Trójcy. Sam Zawichost i Trójca są położone w bardzo specyficznym miejscu, bo na styku 6 jednostek fizyczno-geograficznych, Wyżyny Sandomierskiej, Przedgórza Jużeckiego, Wzniesień Urzędowskich, Rudniny Biłgorańskiej i Niziny Nadwiślańskiej i Małopolskiego Przełomu Wisły. I w miejscu, gdzie
kończy się właśnie Nizina Nadwiślańska, zaczyna się Małopolskie Krągwicy i w miejscu, gdzie znajdował się, czy w rejonie tym znajdowały się przeprawy, jedne z najdogodniejszych przepraw przez Wisłę na odcinku właśnie górnym, na odcinku górnej i środkowej Wisły. Tutaj te przeprawy umożliwiały funkcjonowanie szlaków komunikacyjnych, które właśnie przechodziły tędy i samo ukształtowanie terenu, więc ten równoleżnikowy układ krain geograficznych ułatwia właśnie funkcjonowanie tych szlaków. Te szlaki z całą pewnością funkcjonowały w średniowieczu, miały charakter ponadlokalny. Tu mamy przebieg tych szlaków prowadzonych przez Zawichos i Trójce w XII i XIII wieku na mapie Tadeusza Lalika. Jeszcze z lat 50. rekonstrukcja tych szlaków. Tu to samo położenie Zawichostu i Trójcy na mapie też szlaków komunikacyjnych już w skali całych ziem polskich z 1967 roku, ale też Zawichost i Trójca jest na mapie funkcjonującej w internecie, mapie najważniejszych szlaków komunikacyjnych funkcjonujących w średniowieczu, gdzie mamy właśnie jej usytuowanie na przecięciu szlaków. Więc tutaj to położenie Trójcy na tym przecięciu szlaków jest bardzo istotne. Te szlaki służyły nie tylko komunikacji i handlowi, służyły również wyprawom wojennym. Wiemy skądinąd, że praktycznie rzecz biorąc prawie wszystkie najazdy mongolskie i mongolsko-ruskie, jakie miały miejsce w XIII wieku na teren Małopolski, czy w ogóle prowadziły generalnie rzecz biorąc w kierunku ziem polskich, prowadziły właśnie przez tą przeprawę pod Zawichostem. Ona jest określana jako przeprawa pod Zawichostem, ale ta przeprawa, o czym jeszcze będę mówił, zmieniała nieco swoje miejsce i w którymś momencie bezpośrednio obok Trójcy funkcjonowała. Ta przeprawa również przez wojska na jeźdźce funkcjonowała w czasach nowożytnych. Między innymi wykorzystali ją Szwedzi w 1656 roku, kiedy to wojska szwedzkie właśnie przeprawiły się przez Wisłę w tym rejonie. Tu mamy ten sztyk Dalberga pokazujący właśnie tą przeprawę pod Zawichostem i pod Trójcą ten kościół, który jest poniżej zamku, który znajduje się tutaj na wyspie, zaznaczony. To jest prawdopodobnie kościół w Trójcy. Właśnie obok niego znajduje się z krzyżem góra Sokolica. Natomiast na prawo mamy kościoły już w samym mieście Zawichoście. Przez tą przeprawę zresztą przechodziły również oczywiście wojska polskie, które z kolei kierowały się na wschód. Na pewno wyprawa Bolesława Chrobrego w 1018 roku, później Bolesława Śmiałego, również kierująca się w kierunku Rusi. Więc ta przeprawa funkcjonowała i jako przeprawa komunikacyjna, komunikacyjno-handlowa, i jako przeprawa, którą przechodziły wojska kierujące się bądź właśnie na wschód z ziem polskich w kierunku Rusi, bądź z Rusi na ziemię polskie. W środowisku archeologów Trójca jest znana przede wszystkim, czy do tej pory może lepiej była znana przede wszystkim ze skarbu, bądź dwóch skarbów, które zostały odkryte w latach 30. ubiegłego wieku. Ten pierwszy skarb został odkryty w 1930 roku. Liczył kilkaset monet, głównie to były denary saksońskie. Został przejęty przez starostę sandomierskiego i później przekazany za pośrednictwem Stefana Krukowskiego do Państwowego Muzeum Archeologicznego. Stefan Krukowski również odzyskał jeszcze część monet, która została, no, rozeszła się, można powiedzieć, po mieszkańcach Zawichostu i okolic. W 1937 roku właściciel pola, na którym miano ten skarb znaleźć, sprzedał Państwowemu Muzeum Archeologicznemu kolejne ponad 400 monet plus naczynie, w którym się miały znajdować. I według jego opisu ten drugi skarb miano wykopać w odległości około 1 metra od tego skarbu poprzedniego. Tutaj w okresie między późniejszym te dwa skarby zostały przemieszane i później zaczęły być traktowane po prostu jako jeden skarb. Tutaj, że mamy do czynienia z jednym skarbem, sugerowała ta odległość bardzo bliska, więc byłby to jeden skarb zakopany w dwóch naczyniach położonych blisko siebie. Aczkolwiek ta sprawa właśnie tak naprawdę, czy są to dwa skarby, czy jeden skarb, nie jest do końca jasna, jako że w zasadzie informacje opierają się tylko na tym, co przekazał właściciel właśnie pola i jednocześnie znalazca skarbu. Ale już ten skarb w okresie międzywojennym wskazywał na istotną rolę, właśnie znaleziony w okresie międzywojennym wskazywał na istotną rolę Trójcy.
Drugim elementem takim, który wskazywał na istotną rolę Trójcy, to jest właśnie sam Kościół. Sam Kościół, który w obecnej swojej formie pochodzi z XVIII wieku, ale badania architektoniczne wykazały, że w jego murach kryją się elementy XIII-wieczne, co najmniej XIII-wiecznej, prawdopodobnie z pierwszej połowy XIII wieku, chociaż z drugiej strony sama metryka kościoła jest jeszcze starsza, bo wiemy skąd ze źródeł pisanych, że tworząc archidiakonat zawichojski w drugiej połowie XII wieku, właśnie kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy został przekazany archidiakonowi zawichojskiemu, więc kościół ten mógł już wtedy istnieć, mógł być kościołem drewnianym, nie kościołem murowanym. W każdym razie ta wczesna metryka kościoła w Trójcy też wskazywała na istotne znaczenie samej miejscowości. W latach 60. ubiegłego wieku Jerzy Gołsowski, pisząc taką swoją monografię archeologiczną wczesnośredniowiecznej ziemi sandomierskiej, zasugerował na podstawie informacji takiej tradycji lokalnej, mówiącej, że kościół stoi w miejscu starszego zamku, a sama Trójca jest pierwotnym zawichostem, jest starsza od zawichostu i była pierwotnym zawichostem, zasugerował, że na terenie Trójcy, właśnie w miejscu, gdzie znajduje się kościół, był w XI wieku gród wszestopaństwowy. To się wpisywało w taką pewną koncepcję sformułowaną jeszcze nieco wcześniej przez Andrzeja Żakiego z Krakowa, mówiącej o przesuwaniu się ośrodków grodowych właśnie we wczesnym średniowieczu między okresem plemiennym a już końcem XIII wieku, czyli że najpierw powstawał gród plemienny, takim grodem plemiennym na terenie Zawichostu jest gród w Podgórzu, w południowej części Zawichostu, tutaj na tej mapce w dolnej części widoczny. Później po upadku tych struktur plemiennych, a powstaniu struktur już wczesnopaństwowych państwa piastowskiego, powstawał w nieco innym miejscu kolejny gród, który z kolei był zastępowany w XIII wieku grodem kasztelańskim zazwyczaj. Jerzy Gołsowski ten gród kasztelański widział w miejscu, gdzie później stanął zamek wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego. Ten zamek właśnie, który był między innymi widoczny na sztychu Dalberga, a który miał się znajdować w Dolinie Wisły. Tutaj analogią dla tego właśnie tych przesunięć grodu zawichojskiego byłyby właśnie przesunięcia grodów w Sączu, gdzie mamy najpierw też gród w Naszasowicach w Kotlinie Sądeckiej, później gród w Podegrodziu, a potem gród w samym Sączu. Podobna sytuacja według niektórych archeologów, niektórych badaczy miała miejsce też w Lublinie, gdzie najpierw miał być gród na wzgórzu staromiejskim, gród plemienny, później gród XI-wieczny na wzgórzu Kirkut i później kolejny gród na wzgórzu zamkowym. I to jest pewna interesująca rzecz, bo właśnie ta analogia lubelska, bo i w Lublinie, i w Zawichoście w końcu XII wieku utworzono kasztelanie i utworzono archidiakonaty. Więc mamy tu pewien taki punkt zaczepienia. Tym niemniej badania archeologiczne, które tu prowadzono, co prawda w takim ograniczonym zakresie i również później badania geofizyczne i badania metodą wierceń wykonane w latach 90. ubiegłego wieku przez badaczy z ówczesnego Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk nie potwierdziły istnienia grodów zawichości. To znaczy nie natrafiono na żadne struktury, które moglibyśmy identyfikować z pozostałościami fortyfikacji, umocnień drewnianych, drewnianoziemnych. Z drugiej strony zakres tych badań jest stosunkowo niewielki i tutaj sprawę tą należy pozostawić otwartą. W każdym razie mieliśmy jakby z jednej strony pewien potencjał, można powiedzieć, dotyczący tego, czym mogła być Trójca, właśnie na którym wskazywały ten skarb, na którym wskazywały i ta wczesna fundacja kościoła, przynajmniej w końcu XII wieku, ta tradycja o grodzie w Trójcy i starszeństwie jednocześnie Trójcy nawet wobec Zawichostu, a z kolei Zawichostu wobec Sandomierza, czyli tego głównego ośrodka ziemi sandomierskiej, późniejszego księstwa sandomierskiego. Jednocześnie jakby brak poświadczenia archeologicznego, w źródłach archeologicznych, bo tak naprawdę z badań różnego rodzaju prowadzonych w latach 60., później w latach 90. na tym terenie mieliśmy kilkadziesiąt fragmentów ceramiki datowanych między IX a XIII wiekiem, pojedyncze znaleziska, przypadkowe najczęściej monet, nie tylko zresztą monet wczesnośredniowiecznych i w zasadzie to było wszystko, co jakby w źródłach archeologicznych mieliśmy o Trójcy. Sytuacja się zmieniła w 2020 roku, kiedy właśnie do akcji wkroczyli poszukiwacze zabytków, pasjonaci, zajmujący się
poszukiwaniem zabytku ze wspomnianych tu dwóch grup, właśnie ze Stowarzyszenia Szansa i Stowarzyszenia Wspólne Dziedzictwo i w porozumieniu z Urzędem Ochrony Zabytków pod nadzorem archeologicznym rozpoczęli poszukiwania właśnie na terenie Trójcy. Te poszukiwania skoncentrowały się na polach na zachód i na północ od kościoła, na polach czy na terenach zajętych przez sady, które były po prostu możliwe do penetracji powierzchniowej. I prowadzone, jak powiedziałem, były we współpracy pod nadzorem archeologicznym, nie ograniczyły się do jednorazowego przejścia tylko do systematycznych poszukiwań, które ponawiano wielokrotnie i badania te poszukiwania przyniosły nieoczekiwane zupełnie wyniki. A więc przede wszystkim znaleziono zabytki nie tylko wczesnośredniowieczne, również ze starszych okresów, z okresu rzymskiego i z okresu wędrówek ludów. Tu zwrócę uwagę zwłaszcza na tą fibulę palczastą, która sugeruje nam, wskazuje na pierwszy moment pojawienia się tutaj Słowian gdzieś u schyłku wędrówek ludów. Mamy też tą ewidentną sprzączkę z pewnością na okres wędrówek ludów, interesujące fibule, ale też zabytki nie tylko metalowe, tak jak chociażby ten paciorek szklany. Najważniejsze jednak zabytki dotyczą okresu wczesnośredniowiecza. To są przede wszystkim monety. Monety tak zwane luźne, czyli znajdowane pojedynczo. I to są, w tej chwili tych monet jest już około 200 zostało znalezionych. W większości to są denary krzyżowe polskie, ponad 50% wszystkich monet, denary krzyżowe saskie, poza tym denary czeskie, węgierskie, niemieckie, denary polskie Bolesława Śmiałego, późniejsze już pojedyncze monety właśnie arabskie, dirhem, denary Bolesława Krzywoustego, Kędzierzawego, Władysława Wygnańca. Także dosyć duży zbiór, z tym, że przeważają monety datowane na koniec X wieku i wiek XI. Tu mamy rozmieszczenie tych monet. Tu wszystkie, od razu powiem, że te wszystkie monety, czy w ogóle wszystkie znaleziska są kartowane, lokalizowane na mapach, mają współrzędne, więc jesteśmy w stanie je skartować, odtworzyć ich rozrzut. Tak wygląda rozrzut tych monet. I znaleziono rzecz, poza tymi luźnymi monetami, znaleziono skarb. Skarb właśnie liczący prawie 1900 monet, monet piastowskich z XII wieku, głównie to są monety Bolesława Kędzierzawego i Władysława Wygnańca. Skarb znaleziony, ukryty był w naczyniu, został podjęty w całości i w tej chwili znajduje się w opracowaniu w Muzeum Numizmatyków w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Tak ten skarb wygląda, 1883 monety właśnie przede wszystkim Bolesława Kędzierzawego, również Władysława Wygnańca i pojedyncze monety innych władców. Monety bardzo dobrze zachowane. Druga kategoria zabytków, które zostały znalezione, to są ozdoby. Ozdoby to przede wszystkim kabłączki skroniowe. Mamy też, jest ich w tej chwili kilkadziesiąt. Są to kabłączki ze stopów miedzi, miedziane pokryte srebrem, kabłączki ołowiane, kabłączki cynowe. Wszystkie reprezentują w zasadzie jeden typ, trzeci, chociaż kilka jego wariantów. I mogą być datowane na XI, XII, ewentualnie początek pierwszej połowy XIII wieku. I też tutaj mamy rozrzut tych kabłączków. Też wrócę tutaj na rozrzut tych kabłączków skroniowych, bo do tego jeszcze wrócę. On nam sugeruje istnienie tutaj cmentarzyska, lokalizację cmentarzyska, które by towarzyszyło, czy było współczesne tej osadzie w Trójcy. Mamy również inne ozdoby, a więc mamy paciorki srebrne, paciorki ołowiane, w tym takie paciorki ażurowe, które mają ewidentne analogie wschodnie. Mamy zawieszki, dzwoneczki, które były elementami koli. Mamy lunule zachowane w całości, zachowane fragmentarycznie, lunule ołowiane. Mamy tutaj fragmentarycznie pokazaną, fragmentarycznie zachowaną zapinkę podkowiastą, okucia końca pasa. Jednym z takich bardziej interesujących właśnie zabytków, które możemy określić w formie jako ozdoby, to jest chociażby właśnie ta zawieszka ołowiana, gdzie na jednej stronie mamy przedstawienie rycerza starszą i włócznią. Tarcza jest typu normańskiego, taka migdałowata, a z drugiej strony bliżej nieokreśloną postać ze skrzydłami, być może również dzierżącą w dłoniach pastorał. Mamy dewocjonalia, w tym krzyżyki ołowiane, krzyżyki ze stopów miedzi, emaliowane,
też część ich jest ewidentnie pochodzenia wschodniego. Ma analogię przede wszystkim właśnie na Rusi i na wybrzeżach Bałtyku. I rzecz bardzo interesująca, według mnie osobiście może nawet bardziej interesująca niż skarby monet, to odważniki. Odważniki żelazne, powlekane brązem, z których część ma oznaczenie w postaci kółek, nacięć różnego rodzaju. To są odważniki beczułkowate i odważniki wielościenne. Tych odważników jest w tej chwili ponad 40. Jest to największy zbiór, największa seria odważników odkryta na terenie Polski Południowej dotychczas. Do niedawna jeszcze tych odważników z Polski Południowej mieliśmy kilka dosłownie. Na palcach jednej ręki można było policzyć te znaleziska. W tej chwili mówię, mamy ponad 40 tego typu odważników. Oprócz nich są również odważniki ołowiane, odważniki żelazne. Jak się wydaje młodszych typów, te odważniki są datowane też na XI wiek, ewentualnie koniec X wieku. I to jest planigrafia tych odważników. Mamy militaria również, a więc elementy mieczy, głowice, rękojeści mieczy, fragmenty ostróg, niewielki czekan, groty, w tym groty też pochodzenia wschodniego, groty z trzoneczkami, strzemiona, w tym również takie strzemiona nawiązujące czy mające analogie koszownicze wschodnie, te strzemie z prawej strony, najbliższe ma analogię na cmentarzysku staromadziarskim w Przemyślu. To jest rozmieszczenie tych militariów. I kolejne bardzo interesujące zabytki o charakterze wyjątkowym, pieczęcie. Pieczęcie ołowiane, mamy fragmentarycznie zachowaną pieczęć ruską księcia Światopełka Izjasłowicza, który zmarł w 1113 roku, a pieczęć sama prawdopodobnie dziś pochodzi z przełomu XI i XII wieku. I pieczęć księcia polskiego Bolesława, to jest ta pieczęć po prawej stronie. Jest to szóste znalezisko tego typu znane z ziem polskich. Na jednej stronie mamy przedstawienie właśnie władcy, też starszą i włócznią, dzierżącego tarczę i włócznie, na drugiej stronie i podpis Sigillum Bolesławi Ducis Polonie. Na drugiej stronie jest przedstawienie świętego Wojciecha z pastorałem. Tutaj ta strona jest nieco uszkodzona poprzez wyrwanie tego sznurka, do której bulla była przyczepiona, ale na podstawie analogii możemy to zrekonstruować. Jak mówię, ta pieczęć to jest szóste znalezisko na terenie ziem polskich, a pierwsze poza Polską Środkową i Wielkopolską. To jest właśnie Głębokie Gniezno, Poznań, Brześć Kujawski, Sierpno i Zawichost. Wśród badaczy nie ma jednoznacznej opinii, z którym księciem Bolesławem ten pieczęć należy wiązać, te bulle, które jak się wydaje były wykonane przy pomocy jednego, ewentualnie dwóch tłoków. Część badaczy przychyla się tu na czele z profesorem Suchodolskim do tego, że są to pieczęcie Bolesława Krzywoustego. Część badaczy uważa, że byłyby to pieczęcie związane raczej z jego synem Bolesławem Kędzierzawym, a więc o pokolenie można powiedzieć młodsze. Te odkrycia zachęciły, czy też stały się pretekstem do podjęcia badań archeologicznych, badań, które na razie mają charakter sondażowy. Badania te rozpoczął Instytut Archeologii UMCS. Tu mamy zdjęcie jesiennych, ubiegłorocznych badań z ekipą właśnie prowadzącą te badania. To są zarówno studenci, jak i właśnie panowie z tych grup, obydwu grup poszukiwawczych. Badania miały charakter sondażowy. Wykonano 3 wykopy. W zasadzie ich celem było po pierwsze zweryfikowanie miejsca odkrycia tego skarbu i stwierdzenie, czy on był zakopany na otwartej przestrzeni wewnątrz jakiegoś obiektu, czyli generalnie rzecz biorąc uchwycenie kontekstu dla tego skarbu. I dwa kolejne wykopy sondażowe były zlokalizowane w miejscu, gdzie wcześniej z tych poszukiwań, w trakcie tych poszukiwań odkryto skupiska monet XI-wiecznych. I mimo że zakres przestrzenny badań był stosunkowo niewielki, to dostarczyło one kolejnych bardzo interesujących wyników. Przede wszystkim właśnie udało się ustalić, że skarb został wkopany w starszy obiekt, prawdopodobnie półziemiankę. On nie został do końca wyeksplorowany, został rozpoznany tylko częściowo, ale jest to starszy obiekt, ewidentnie XI-wieczny, z ceramiką charakterystyczną dla XI wieku. I to interesujące jest tak zwaną ceramiką o tradycji wielkopolskiej, jak to profesor Andrzej Buko określa, czyli ceramika, która dla tych terenów jest raczej obca,
ale pojawiła się tutaj właśnie zaraz po włączeniu okolic Sandomierza do państwa piastowskiego i prawdopodobnie przynieśli ją po prostu sprowadzeni na miejsce garcarze. To jest taka dosyć ostro profilowana, charakterystyczna ceramika. W wypełnisku tego obiektu też znaleźliśmy piękny grzebień, właśnie zdobiony, składany. I jeszcze trzy monety, które zapewne należałoby łączyć z tym skarbem. Także w wypełnisku był przejścik łupku Wałyńskiego. Kolejny też przejścik właśnie z tego surowca znany z Trójcy. Natomiast w wykopie trzecim natrafiono na skupisko monet i drobnych fragmentów ozdób. Część ich była zlepiona ze sobą, datowanych na właśnie początek XI wieku. Tu są monety saskie, monety Ottona III, monety Ottona III i Adelaidy, monety angielskie króla Ethelkreda, które jak się wydaje są pozostałością kolejnego skarbu, który został zniszczony, rozproszony. W tym miejscu jeszcze w latach, no, na przełomie XX i XXI wieku stał niewielki budynek taki gospodarczy i ten skarb prawdopodobnie został po prostu rozproszony, zniszczony przy budowie fundamentów tego budynku. Tym niemniej wydaje się, że mamy tu trzeci po tym właśnie przedwojennym, tym skarbie odkrytym w trakcie poszukiwań, trzeci skarb na terenie Trójcy. Podsumowując, proszę Państwa, co możemy powiedzieć o Trójcy? Tutaj te i wyniki badań wykopaliskowych, i badań, i tych wcześniejszych poszukiwań, które zresztą cały czas trwają, wskazują, że przeprawa w Trójcy funkcjonowała na pewno w okresie rzymskim. I te zabytki z okresu rzymskiego w rejonie Trójcy należałoby wiązać właśnie z istnieniem tam funkcjonowaniem tej przeprawy. Ta przeprawa zanikła gdzieś prawdopodobnie w okresie wędrówek ludów, czy przestała być użytkowana. Być może się wiązało to, zapewne wiązała się, nawet bym powiedział, to wiązało z przesunięciem koryta Wisły. Bo nie mamy później materiałów, żadnych nie mamy zabytków z czasów mniej więcej aż do połowy X wieku. Więc Trójca albo była w ogóle wtedy nie zamieszkała, czy ten rejon Trójcy albo był w ogóle nie zamieszkały, albo osadnictwo było na tyle słabe, że nie udało się do tej pory jego śladów uchwycić. A wydaje się, że między właśnie gdzieś IV, V wiekiem, wiekiem VIII nastąpiło właśnie przesunięcie tej przeprawy w kierunku południowym. I tam w wieku VIII powstał ten gród plemienny w Zawichoście. I później znowu prawdopodobnie nastąpiła kolejna zmiana koryta Wisły, przesunięcie właśnie w rejon znowu Trójcy, a jednocześnie równolegle no, te tereny zostały włączone do państwa piastowskiego, albo na odwrót właśnie. Najpierw te tereny zostały włączone do państwa piastowskiego, równolegle nastąpiło przesunięcie koryta Wisły, czyli jakby przeprawa wróciła na to miejsce z początków wieków i tutaj powstała ta Trójca jako osada właśnie przy przeprawie, osada o charakterze przede wszystkim targowym i jak się wydaje rzemieślniczym. Osada właśnie położona na styku, na przecięciu tych szlaków handlowych, o których tutaj wspomniałem, a więc tego szlaku północ-południe prowadzącego wzdłuż Wisły w kierunku Karpat i dalej w kierunku Morza Śródziemnego i tego szlaku wschód-zachód łączącego Europę Wschodnią z Europą Zachodnią. W tym handlu właśnie na miejscu w Trójcy, jak się wydaje, uczestniczyli przede wszystkim kupcy, z jednej strony kupcy ze wschodu, z Europy Wschodniej i z wybrzeży Morza Bałtyckiego. Możemy przypuszczać, że również z terenów zakarpackich, tu zresztą to Strzemie, mówię, które ma analogie węgierskie, sugeruje to, ale kilkanaście kilometrów dalej w miejscowości Lipnik odkryto ewidentne materiały węgierskie. Ten Lipnik leży też jakby na przedłużeniu tego szlaku. Rozrzut tych zabytków i monet, i odważników sugeruje, że osada miała plac targowy. Tutaj zwrócę uwagę na właśnie tą planigrafię monet przede wszystkim, chociaż to jest widoczne też na tej planigrafii odważników, że mamy coś w rodzaju takiego pustego placu, z którego w ogóle nie ma zabytków jakichkolwiek właśnie. Co mogłoby sugerować, że jakby transakcje handlowe, w trakcie których posługiwano się monetami, zawierano w jakichś budynkach na obrzeżu tego placu targowego. Ewentualnie tam mieszkali ludzie po prostu, którzy te monety gubili. Z kolei ten rozrzut kamburszków skroniowych i innych ozdób, które też koncentrują się w tym rejonie na północ od miejsca, gdzie potem stanął kościół parafialny, sugeruje, że możemy tam mieć do czynienia z cmentarzyskiem. I te kamburszki po prostu pochodzą ze zniszczonych grobów, stanowiły wyposażenie kobiet. Przypomnę, kawałki to jest najbardziej popularna ozdoba kobieca, kobiet
słowiański. To usytuowanie w sąsiedztwie miejsca, gdzie potem stanął kościół parafialny, zresztą by się wpisywało w taki trend, który jest widoczny, czy pewien schemat, można powiedzieć, widoczny w okolicach Sandomierza, miejscu właśnie, czy w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy skniewszy kościelnych, cmentarzy funkcjonujących w XI czy pierwszej połowie XII wieku, w wieku XII, czy później jeszcze nawet w wieku XIII, powstają kościoły. W zasadzie tam, gdzie mamy rozpoznane cmentarzysko szkieletowe XI-wieczne, to zwykle obok, a czasami wręcz na jego miejscu, powstaje kościół z własnym cmentarzem parafialnym, który przejmuje jakby funkcję tego starszego cmentarzyska XI-wiecznego. I to będziemy chcieli zweryfikować, między innymi w trakcie planowanych badań, które chcemy przeprowadzić jesienią, czyli ustalić, czy rzeczywiście tam mamy do czynienia z cmentarzyskiem, czy to skupisko kabłotów skroniowych jest konsekwencją jakiejś innego rodzaju działalności. Te militaria z kolei, które mamy z Trójcy, możemy w jakiejś części przynajmniej, zwłaszcza te militaria typu ruskiego, wschodniego, właśnie w rodzaju tych grotów z szoneczkami, łączyć z bitwą, tak zwaną bitwą pod Zawichostem 19 czerwca 2005 roku, w której z jednej strony uczestniczyło rycerstwo ruskie pod wodzą Romana Halickiego, a z drugiej strony rycerstwo mazowieckie i sandomierskie pod wodzą Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego, czy prowadzone przez tych dwóch książąt, a w której to bitwie Roman Halicki zginął. To łączenie z tą bitwą, jak on narzuca się samoistnie, ale z drugiej strony też należy pamiętać, że no, mamy tam przez tą przeprawę zawichońską właśnie przechodziły te wszystkie prawie najazdy idące ze wschodu na ziemię sandomierską, więc te militaria mogą się wiązać również z jakimiś innymi działaniami wojennymi. I kończąc już, proszę Państwa, tu można jakby postawić pytanie, skąd taka ilość, taki charakter tych znalezisk. Tu z jednej strony oczywiście właśnie to położenie przy przeprawie wiślanej, bardzo dogodnej na przecięciu tych szlaków handlowych, sugeruje właśnie, że mamy do czynienia nie ze zwykłą wsią, ale z osadą targową, właśnie uczestniczącą, której mieszkańcy uczestniczyli w tym kontaktach o charakterze międzynarodowym, czy gdzie do której zjeżdżali kupcy z różnych stron. I to jest oczywiście pierwsza przyczyna. Druga przyczyna to jest, można powiedzieć, bardziej prozaiczna co do ilości tych zabytków. Jeśli porównamy je na przykład z tym, co znaleziono dotychczas w Sandomierzu, to jest to Trójca wypada no, kilkadziesiątkrotnie, można powiedzieć, bogaciej. Ani takiej jednej dziesiątej ilości monet z Sandomierza nie znamy. Z Sandomierza do tej pory nie były znane też do niedawna odważniki, nie były znane taka liczba militariów, czy nawet różnego rodzaju ozdób. Ale to jest też, wydaje się, konsekwencja tego, że Trójca po lokacji Zawichostu traci swoje znaczenie. Być może to było to związane z kolejnym przesunięciem się koryta Wisły i zmianą miejsca przeprawy w kierunku właśnie późniejszego miasta Zawichost. I Trójca traci swoje znaczenie na rzecz miasta Zawichost, które lokuje w połowie XIII wieku książę Bolesław Wstydliwy. I zostaje w zasadzie taką niewielką osadą obsługującą archidiakona. A więc te zabytki, które tam pozostały w ziemi, zostały zagubione, czy zostały zachowane celowo, że stanowią pozostałość różnego rodzaju obiektów, one nie zostały zniszczone przez późniejszą zabudowę, tak jak to miało miejsce w Sandomierzu, czy w innych miastach średniowiecznych, które właśnie później są zabudowywane, czy nawet w samym Zawichoście, z którego też tak naprawdę znamy bardzo niewiele zabytków wysokiej rangi, wysokiej jakości. Wydaje się, że ta Trójca w tej chwili jest takim, jawi się nam w pewien sposób jako jedno z najważniejszych takich miejsc handlowych, można użyć może na wyrost nieco słowa emporium handlowe. Właśnie z tym, że w przeciwieństwie do Wolina, w przeciwieństwie do Truso identyfikowanego z obecnym Janowem Pomorskim, nie jest to emporium położone nad Bałtykiem, nad morzem, ale nad Wisłą właśnie. No i co najważniejsze, emporium, do którego nie trafił żaden kronikarz, czy żaden kupiec, który przekazałby później kronikarzowi o nim informację. I jedyną w zasadzie pozostałością pamięci o tym znaczeniu Trójcy właśnie w przeszłości, to jest ta tradycja o grodzie, o jej starszeństwie względem Zawichostu, a pośrednio starszeństwie względem Sandomierza. I kończąc, dziękuję Państwu za uwagę. Super. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
błyskawicznie to przeszliśmy. Wszystko, co można było się tylko dowiedzieć na temat Zawichostu. Pan Wojtek nie miał chwili nawet na wtrącenie z paru słów. Macha rękami. No ja wiem, tak to jest z tymi doktorami archeologii, że jak już zaczną, no po prostu nie da się nawet im przerwać. Ale tak się umawialiśmy, drodzy widzowie. Tak się umawialiśmy, wiedzieliśmy, że będzie czas do porozmawiania w tej drugiej części, która właśnie się rozpoczyna, jak się pewnie domyślacie. Część na wasze pytania, część na dyskusję. Trochę luźniej już będzie. Jeśli ktoś się chciał dowiedzieć samych konkretów, no to te konkrety właśnie zostały przedstawione. A że luźniej, to zacznę od tego, kto nas ogląda, bo trochę widzów z nami jest. Nie, panie Maćku, jeszcze nie koniec. Jeszcze będziemy trochę opowiadać. Jest pan Leszek, który pisze, że jest punad na jej, punad na Jage. Nie mam pojęcia, jak to się czyta, ale zasadniczo pisze, że zaraz po wykładzie jedzie oglądać stele z pismem Głagolicki w miejscowości Baszka. To chyba gdzieś na wschodzie, jeśli Głagolica, tylko się przypuszczam. To jest była Jugosławia. A, no to południe zdecydowanie. Przepraszam za moją niewiedzę. Pan Piotr z kolei pisze, że jest z nami po raz pierwszy na żywo i pozdrawia z Olsztyna. Pozdrawiamy, panie Piotrze. Widziałem, że napisał, że nie będzie pierwszy i ostatni. No i jest chociaż jeden reprezentant Annopolu, pan Paweł. Jest więcej osób z Annopola. Jest więcej osób. O, no to wspaniale. Pozdrawiamy wszystkich z Annopolu. Przedstawiciele szansy, czy też znajomi? I tak, i tak. I tak, i tak. Dobrze. Ja mam od razu pytanie do pana Wojtka, jako że nie miał chwili nawet do powiedzenia. Co was skłoniło do poszukiwania właśnie w tym miejscu, te wcześniejsze dwa skarby? Liczyliście na kolejny? Nie, myśmy już wcześniej, dwa lata wcześniej prowadzili takie poszukiwania w Zawichoście, w innym miejscu. I poszukiwaliśmy bitwy pod Zawichostem, śladów się tego, tych utarczek, tego... Tej przeprawy, lata, co była widoczna na tym sztychu, tak? O to chodziło? Z drugiej strony Zawichostu, w stronę, jak się jedzie do Krakowa, po drugiej tam, gdzie historycy w większości sugerowali, że tam właśnie była bitwa pod Zawichostem. I już wtedy natrafiliśmy na ciekawe zabytki, między innymi na denar republikański, który nie był notowany w kraju, ale nie znaleźliśmy podczas poszukiwań żadnych militarii. Od poszukiwania też prowadzimy w innych częściach Zawichostu, więc tam też żeśmy nie natrafili. Więc wybraliśmy teren, wydawał nam się najbardziej ciekawy, to okolice Trójcy. No to, co pan doktor opowiadał, no część rzeczy wiedzieliśmy właśnie z książek, część z jakichś opowiastek, o tych dwóch skarbach na pewno mieliśmy wiedzę. Rozpoczęliśmy poszukiwania, same uzyskanie pozwoleń było bardzo ciężkie i tutaj to tak naprawdę te wszystkie niesamowite odkrycia, bo to, co pan pokazał, pan doktor Marek Florek, to są tylko ułamek, bym powiedział, wybrał najciekawsze, to jest parę tysięcy zabytków i po prostu te odkrycia nas oszołomiły i zacząć w ogóle, mówiłem o uzyskaniu pozwoleń, tu chciałem właśnie wspomnieć, że gdyby nie pomoc różnych środowisk, samorządu, ośrodka kultury, władz kościelnych, no i tutaj wsparcie właśnie pana doktora Marka Florka, muzeum wtedy okręgowego w Sandomierzu, pana doktora Płazy, nic by z tego nie było, no i oczywiście pomoc tutaj kolegów. Rozpoczynając te poszukiwania, sam efekt po prostu nas zaskoczył. Zaczęły wychodzić denary, zaczęły wychodzić militaria. Powiem tak, teren, na którym prowadzimy poszukiwania, to jest główne te właśnie pole przykościelne. To jest około 3-4 hektarów ziemi. Jest bardzo ono zanieczyszczone żelazem, mnóstwo jest gwoździ, więc to nie jest tak, że bierzemy wykrywacz i te sygnały po prostu wychodzą jak spod ziemi. Czasami, żeby znaleźć 2-3 monety, trzeba chodzić 6-8 godzin, co dla niektórych może się wydawać nudne, ale za to wyniki, satysfakcja przekłada się na te wyniki, które po prostu zaskakują. Według numizmatyków to tylko dodam, że rejon Trójcy uważają za chyba najlepszy taki teren numizmatyczny, jeżeli chodzi o odkrywanie monet. W porównaniu w innych miejscach, to jeżeli są jakieś badania właśnie, czy w Łęczyce, czy w innych, to jest na sztuki, a u nas to jest, no powiem, ta liczba 200 monet to już chyba jest już przekroczona, a przecież myśmy jeszcze nie zakończyli poszukiwań. Nie wiem, co
Państwa interesuje? No, dużo jest właśnie tych dewocjonali, dużo przedmiotów codziennego użytku. My tak naprawdę uczyliśmy się tego wszystkiego. Opieka tutaj właśnie archeologiczna, bo ja bym to nie nazwał nawet nadzorem, tylko opieką, serdecznością. My po prostu, to jest niesamowita współpraca, która uczy się z takim wielkim zaufaniem. I ja się bardzo cieszę, że to zaufanie w żaden sposób nie było nadwyrężone. Znalezienie skarbu, to było w marcu, to już myśmy rozpoczęli poszukiwania w październiku. To proszę sobie wyobrazić, że minęło tyle miesięcy i dopiero któryś z poszukiwaczy, bo tak to ujmę, zaintrygował go sygnał, kopnął, no i po prostu była adrenalina, radość, emocje. Jak się rozpoczynały poszukiwania, było nas jak bocianów, się ludzie śmiali, ponieważ było ze 20-30 osób, a już w marcu zostało 6-8, więc się najbardziej wytrwali. No i fakt, że to był dzień roboczy, to też jest troszeczkę inaczej. No i to był właśnie wyścig z czasem, z podjęciem tego skarbu. No mógłbym tak opowiadać i opowiadać. No na pewno ta bitwa pod Zawichostem, ale efektów po prostu no, nas zaskoczyły, bo była mowa o przeprawie. My prowadząc te poszukiwania, bardziej już nas nawet interesuje zasięg terytorialny tego osadnictwa, tego co się tam wydarzyło. Mamy wiadomości o parowie, który został zasypany, więc prawdopodobnie przez ten parów przebiegała ta masztruta tych wojsk handlowa. Mamy po prostu wiedzę, jak to mniej więcej ten zasięg był tego osadnictwa. Na przykład wyżej położone tereny, już nie ma tylu znalezisk. To jest właśnie zaskoczeniem troszeczkę i sugerowałoby, że właśnie ta przeprawa była w pobliżu właśnie kościoła i tutaj to było centrum te handlowe. Tutaj właśnie te wszystkie wyprawy wojskowe tędy przechodziły, więc ja jako poszukiwacz będę bardziej może optymistyczny, że na 90% tą bitwę pod Zawichostem żeśmy znaleźli. Osadę targową potwierdziliśmy istnienie. No, tak jak mówię, historycy przypuszczali, ale nikt do tej pory tego nie przebadał. A pan doktor Marek Florek w dosyć ciepłych słowach na jednym ze spotkań powiedział, że gdyby nie my, bo my w deszczu i w zimie, w śniegu szukamy za pomocą wykrywaczy metali, że po prostu no, nie udałoby się tego tematu zbadać. Ale chciałem tutaj jeszcze podkreślić, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wspólna praca archeologów, poszukiwaczy i innych przyjaciół, którzy z nami tutaj działają. Po prostu nie byłoby tych efektów. Potrzebne są też duże finanse, bo myśmy rozpoczęli, ale liczę na dalsze działanie, ale to trzeba opracować, to trzeba zinwentaryzować. No i myślę, że dla Zawichostu to jest świetna promocja turystyczna, więc tutaj to nie tylko kopnięcie łopatką i wyeksponowanie muzeum, ale liczę na to, że te nasze efekty zostaną wykorzystane. Trochę się rozgadałem. I wspaniale, bo właśnie to był czas dla ciebie idealnie, że go wykorzystałeś w zupełności. Panie doktorze, czy chce pan dodać coś do tego, co powiedział pan Wojtek? Znaczy, powiem tak, powtórzę to, co on powiedział, że tutaj te odkrycia i to poszerzenie jakby naszej wiedzy na temat Trójcy było właśnie możliwe dzięki no, zaangażowaniu tej grupy pasjonatów, bo tak jak wspomniałem, tam podejmowano badania archeologiczne i one nie przynosiły w zasadzie żadnych konkretnych takich efektów, które dawałyby jakby możliwość, że się tak brzydko wyrażę, zaczepienia, prawda? Więc mieliśmy te kilkadziesiąt fragmentów ceramiki, jakieś tam pojedyncze monety i to było w zasadzie wszystko. I nawet przejście tam z takimi klasycznymi metodami badań powierzchniowych w zasadzie nie dawało już specjalnych rezultatów. Takie badania prowadził profesor Gosowski, później prowadził archeolodzy warszawscy, myśmy prowadzili i z jednej strony była tak pewna świadomość, że tam coś powinno być, coś czegoś się ważnego należy spodziewać. Z drugiej strony te wyniki takich, można powiedzieć, klasycznych i też z drugiej strony jednorazowych podejmowanych poszukiwań, no raczej skłaniały, że nie ma tam, nie przynosiły konkretnych efektów. Nawet te badania właśnie pracowników Instytutu Historii i Kultury Materialnej, no, którzy zaczynali też jakby z pewnym programem badawczym dotyczącym Trójcy, ale po wykonaniu tych pierwszego rozpoznania, najpierw metodami
inwazyjnymi, później przy pomocy serii wierceń, wykonanie badań powierzchniowych, no zniechęciły ich po prostu do tego, pozostawili tą trójcę. No dzięki temu można powiedzieć 30 lat później myśmy mogli wejść tam. No to tak jak powiedział pan Wojtek, od razu to tak nie ma łatwo. Trzeba pochodzić przez pół roku i dopiero wtedy się znajduje. A przez ten czas, jak chodziliście, coś w ogóle wychodziło? Jakieś takich ciekawszych rzeczy, monety i tak ale dalej? Ale od którego momentu? Od początku do momentu skarbu. To nie, wychodziły monety. Wyszły na początku monety piastowskie, co już nas w ogóle zachwyciło. Zaczęły wychodzić denary krzyżowe. Ale to było tak jak odsłanianie, nie wiem, runa leśnego i te owoce pod spodem, prawda? Więc chciałbym powiedzieć jako ciekawostkę, że skarb i dwie bulle wyszły na samym końcu, w marcu. Proszę sobie pomyśleć. To jest klasyka badań i poszukiwań. Klasyka badań, tak. I pokazanie wszystkim pasjonatom i archeologom, że nie można się zniechęcać, że to ta wisienka na torcie czeka na końcu i myślę, że jeszcze dużo przed nami i będziemy się z tego wszyscy cieszyć. Ja sobie po prostu nie wyobrażam ekspozycji tego wszystkiego, bo tutaj nie mówimy o wiekach późniejszych, nie mówimy o wiekach, naprawdę jest więcej fibul znalezionych. To jest masa, powiem tak, okres starożytności też jest bogaty, bo są guzy na przykład, tak mi się wydaje, z okresu Cesarstwa Rzymskiego, są pozłacane. No tam jest stanowisko wielokulturowe. I tutaj chciałbym właśnie zaznaczyć, że jest to przykład, gdzie państwo pozwala działać pasjonatom, że powiem tak parę słów od siebie, bo mi się wydaje, że dla mojego środowiska to jest ważne, że nie każdy, kto ma wykrywać, jest przestępcą. Jesteśmy pasjonatami, bardzo lubimy współdziałać z archeologami, żeby osiągać takie wymierne efekty i liczymy na to, że prawo, które będzie nowe, to nie będzie gorsze, tylko będzie bardziej liberalne, ale będzie to prawo dla pasjonata, dla obywatela, bo każdy z nas, ludzi z wykrywaczem, jest obywatelem i mamy swoje prawa, mamy swoje obowiązki. Nie można nas traktować jak przestępców. To tak powiem od swojego środowiska, bo działam też w Polskim Związku Eksploratorów, których wszystkich kolegów, koleżanek i pozdrawiam. I może tyle, taki trochę prywatny. Nie ma sprawy, jak najbardziej. Tutaj jesteśmy po to, żeby czasem sobie prywatę uskuteczniać. Zdecydowanie na pewno się spodoba wszystkim widzom, którym się nie podobało to, co koleżanka Agnieszka Krzymińska ostatnim razem powiedziała na temat procederu poszukiwawczego, ale ona tylko o tych negatywnych aspektach wspominała wtedy, choć wspominała też właśnie o współpracy, która... No, my lubimy najczęściej o współpracy właśnie wspominać, bo od tamtych rzeczy są inne strony i my się nimi tam nie przejmujemy, ale tak powiedziałem, że pytania od widzów, ale żadnego pytania od widzów jeszcze nie zadałem. Bardzo drodzy widzowie, was przepraszam, tutaj się tak bardzo nam przyjemnie rozmawia. Pani Katarzyna zastanawia się, na ile część rzeczy była odpowiedziana, ale to może jeszcze doprecyzujemy, na ile rzekę Wisłę zaliczano do szlaku handlowego, jak ważna była takim, jak bardzo ważnym traktem ona była? Wisła? Mhm. No, tutaj wydaje się, że w tej części Europy to był najważniejszy trakt handlowy w Europie Środkowej, bo chyba nawet Odra nie stanowiła tak istotnego traktu handlowego właśnie jak Wisła, która łączyła wybrzeże Bałtyku, właśnie można było wzdłuż Wisły iść praktycznie biorąc do Karpat w kierunku Bramy Morawskiej czy w ogóle Przełęczy Karpackich i z tamtej strony do basenu Dunaju i dalej na południe. I to potwierdzenia właśnie funkcjonowania wzdłuż Wisły różnego rodzaju miejsc właśnie handlowych, komunikacyjnych, to mamy i w pradziejach i w średniowieczu, również na Wisła długo, chyba jeszcze w czasach nowożytnych funkcjonowała w ten sposób. Tutaj też Wisła była rzeką spławną, trzeba powiedzieć, i w dużej części chyba właśnie te kontakty handlowe, czy ta komunikacja odbywała się właśnie łodziami Wisłą, bo jednak rzeki wówczas stanowiły te najlepsze trakty handlowe poza porą zimową, kiedy były zamarzały. Natomiast tak najłatwiej było po prostu najwygodniej, można powiedzieć najtaniej płynąć. Później też Wisła stanowiła
taki trakt właśnie no, z kolei w drugą stronę, można powiedzieć, do handlu, wywozu zboża nad Bałtyk. Tutaj też na Dobrosławie nie wiemy, co ci ludzie tutaj z okolic Sandomierza na przykład na ten Bałtyk wywozili, bo te monety w końcu jak tutaj trafiały za coś, prawda? Ktoś nie po to przywoził, żeby zgubić, tylko kupował jakiś towar za te monety, za te pieniądze, za to srebro i coś wywoził. To jest pytanie, co wywoził? No raczej nie jabłka, tak jak w tej chwili wywozi się Sandomierz. Więc nie bardzo wiemy, co tutaj można by było pójść w tym kierunku, co w tej chwili się często powtarza, że po prostu no, pierwsi władcy piastowscy sprzedawali swoich poddanych właśnie no to też jest na rynki arabskie przede wszystkim, więc właśnie. Ale tam, z całą pewnością ta Wisła była bardzo istotnym tym właśnie traktem. Chyba dopiero kolejnym to jest tak naprawdę na wschodzie Dniepr, no, na zachodzie to będzie Ren. Odra i Łaba chyba nie wpełniły takiej funkcji. Ja tylko dopowiem, z kolei ja jeszcze uskutecznie prywatę, bo nawet nie będzie związany z archeologią. Chwalę tylko mojego kolegę z rodzinnych Czechowic Dziedzic, że niedawno przepłynął całą Wisłę kajakiem w stroju pszczoły. W ramach akcji zapylamy Wisłą i tam bardzo właśnie promuje wiedzę i popularyzuje wiedzę na temat pszczół, jakie to są popularne, znaczy bardzo ważne zwierzęta w naszym życiu, więc drodzy widzowie, jeśli oglądacie i będziecie ciekawi, to sobie zerknijcie na jego prześmieszny kajak w stroju pszczoły. A tak wracając już do tematu, to pan Arkadiusz, stały widz, zastanawia się, na ile wykopaliska i poszukiwania właśnie zmieniły jakoś spojrzenie na bitwę pod Zawichostem. Domyślam się, że chodzi o to właśnie w 1205 roku. Tam też padło przez sekundę 2005, oczywiście chodziło o 1205 rok. Drobne przejęzyczenie tam miało miejsce. Znaczy, tak, co to... No wiadomo, bo w ogóle ta bitwa pod Zawichostem 1205 rok to jest mało znana, dopiero na ostatnie, można powiedzieć, wydobyto ją z niepamięci. Tutaj też w ramach, jako pewien taki element, można powiedzieć, promocji Zawichostu, postawiono ten pomnik w rocznicę samej bitwy. Bitwa, która no, przez kronikarzy średniowiecznych była uważana za jedną, czy w ogóle nawet późniejszych kronikarzy, była uważana do czasu bitwy grunwaldzkiej za, może z pewną przesadą, za największe zwycięstwo oręża polskiego. Być może właśnie ze względu na to, że ten Daniel Halicki miał okazję tam nieszczęśliwie zginąć, bo z drugiej strony sama bitwa jakby nie wywarła istotnego, nie miała żadnego znaczenia politycznego. Później syn Romana Halickiego u tych samych książąt, którzy mu, można powiedzieć, tatusia zabili, potem się schronił, więc to raczej się wpisywało w taki, można powiedzieć, konflikt rodzinny między dynastami, między książętami Rusi Halickiej a właśnie książętami dzielnicowymi polskimi. Oni wszyscy ze sobą byli spowinowaceni. Natomiast był problem właśnie, gdzie ta bitwa się odbyła, bo było hasło Zawichost, prawda? Ale ona została opisana w czasach, kiedy ten Zawichost przede wszystkim tutaj funkcjonował, a ta Trójca to było tylko kilka chałup wokół kościoła. Więc no, ona zaczęła funkcjonować jako bitwa pod Zawichostem. I rzeczywiście był problem z lokalizacją. W zasadzie dosyć najszczegółowych opisów, co prawda późniejszych, właśnie, bo wiadomo, że to się odbyło nad Wisłą, że gdzieś u jakimś miejscu ciasnym, z tym, że to właśnie ciasne miejsce przez większość osób, które się zajmowały tematem, zasugerowało, że musiało to być w miejscu gdzieś u podnóża Skarpy Wiślanej, między korytem Wisły a Skarpą Wiślaną. To było to miejsce właśnie ciasne, ale według mnie to równie dobrze można ten zapis interpretować, że w ogóle po prostu w miejscu, gdzie te szyki ruskie nie mogły się rozwinąć. I to mogło być właśnie na terenie osady w Trójcy, gdzie istniała zabudowa po prostu. I ta do tej bitwy, czy też na potyczki, bo tutaj doszło w miejscu, gdzie te szyki się nie mogły rozwinąć, ale nie z racji braku miejsca, bo z jednej strony była koryto rzeki, z drugiej strony była skarpa, ale z racji tego, że po prostu oni walczyli między chałupami, między domami. Natomiast nie mamy rzeczywiście z innego miejsca
No dosyć dobrze tu panowie spenetrowali właśnie i sam Zawichos jest spenetrowany. Zresztą w samym Zawichoście były też badania archeologiczne przez kilka sezonów prowadzone, ale nie znaleziono właśnie żadnych militariów. W zasadzie to jest jedyne miejsce, z którego mamy taką liczbę militariów i to właśnie militariów, które możemy łączyć z XIII wiekiem i właśnie przynajmniej część jest pochodzenia wschodniego, pochodzenia ruskiego. Więc nie upieram się, że to z całą pewnością było w tym miejscu na placu przed kościołem, ale wiele na to wskazuje. Jest nie tylko skarb, ale moim zdaniem większy temat właśnie może być ta bitwa, bo znalezienie bitwy, jak patrzymy na terenie naszego kraju, ile się szuka miejsca bitwy pod Grunwaldem, tak, i innych, no to bym tego chyba się na równi cieszymy, a może i bardziej, jeżeli by się to potwierdziło w trakcie badań. No na pewno byłoby wspaniale i Zawichoście byliby zadowoleni. A te zabytki, do którego muzeum powędrują ostatecznie, wiadomo już, czy jeszcze nie? Zabytki zostaną przekazane, one po opracowaniu zostaną przekazane do dawnego Muzeum Okręgowego, ono się od tego roku nazywa Muzeum Zamkowe, czyli tego muzeum, które się mieści na zamku, Muzeum Zamkowego, z tym, że umowa jest taka, że część tych zabytków będzie prezentowana również w Muzeum Diecezjalnym. I też jakby taką pierwszą prezentację zabytków jeszcze przed oficjalnym ich przekazaniem zrobimy przy okazji Dni Dziedzictwa Kulturowego. Właśnie zrobimy taką prezentację w Muzeum Diecezjalnym. Natomiast no jeszcze to wymaga pewnego czasu, bo zabytki są i w opracowaniu, i część jest w konserwacji. Także, ale sukcesywnie zaczniemy je przekazywać. Proszę dać znać, gdy już będzie gotowa i gdy będzie premiera znana, to z chęcią poreklamujemy trochę z naszej strony. Z wielką przyjemnością. Pan Marcin miał pytanie o Sulejów, ale niestety mi umknęło, bo było gdzieś na samym początku. Panie Marcinie, proszę powtórzyć swoje pytanie i ja już tutaj będę kontrolował, jeśli ono się znowu pojawi. A przez ten czas jeszcze pani Tamara. Stały widz nasz z Kielc. Pozdrawiamy serdecznie. Zastanawia się, co znaczyły te wyrycia i rysunki na tych odważnikach. Czy coś można powiedzieć na ten temat? To są oznaczenia określające ich wagę i wartość po prostu. Mhm. Ta liczba punktów, które tam były, oznacza po prostu kategorię wagową, można powiedzieć, tych odważników, bo no one służyły najprawdopodobniej do odważenia srebra, tak jak się w większości przypadków uważa, ewentualnie po prostu jako rodzaj czeku, czy też weksla, że ktoś, taki kupiec po prostu przyjeżdżał z tym odważnikiem i było wiadomo, że ten odważnik jest warty tyle i tyle srebra. Nie woził tego srebra w woreczku ze sobą czy w worku, ale woził ten jeden odważnik, który z jednej strony było łatwiej przewieźć, z drugiej strony łatwiej było zgubić. Więc one się wiążą po prostu z wagą, z kategorią wagową tych odważników. No ja zdradzę, że na terenie Sandomierza znaleźliśmy właśnie odważniki i wiem, że nie było w Sandomierzu, więc to jest takie potwierdzenie, że te wpływy tutaj kulturowe, skandynawskie były dosyć szerokie na tych terenach. Znaczy ja bym tutaj z tymi wpływami skandynawskimi to ostrożnie, znaczy na pewno są to odważniki, którymi się posługiwali kupcy skandynawscy, bądź kupcy, którzy handlowali ze Skandynawami. Po prostu one były używane w basenie Bałtyku generalnie rzecz biorąc. I my z ziem polskich najwięcej ich jest właśnie z Wielkopolski, z Pomorza, czyli tam, gdzie no przede wszystkim właśnie z tych ośrodków zainteresowanych czy uczestniczących w handlu tym nadbałtyckim, bo to jest, o samych wpływach tych skandynawskich tutaj jakby bezpośrednio to na tym etapie to jest ryzykowne, chociaż mamy pewne elementy, które sugerują takie rzeczy, że jacyś Skandynawowie, niekoniecznie Wikingowie się tu pojawili. W końcu fajnie by mieć nasze emporium czysto słowiańskie, bez żadnych wpływów wymusu istnienia Wikingów, w tym Skandynawów, w tym miejscu. Ale mogły się pojawić. Emporium mogło być polskie, nasze. Oni byli gośćmi. Oczywiście, jak najbardziej. Tak samo jak wspomniany Madziarzy, prawda? Jeszcze jest pewna hipoteza. Pan Patryk wspominany, jeśli dobrze kojarzy, zastanawia się, czy skarb mógł być łupem wojennym, który został zdeponowany albo... Jeszcze tutaj dopisał, czy może miejsce przed przeprawą było miejscem podziału jakiegoś łupu, a i obozu tymczasowego, w którym pochowano zabitych, zmarłych w czasie walk.
Nie, raczej nie, raczej nie. To jest skarb bardzo jednolity, tak prawdę powiedziawszy, poza tymi kilkoma, bo tam jest chyba ich w sumie mniej niż 10 monet, to są emisje kędzierzawego i wygnańca, różne emisje. I to wygląda tak, jak w ogóle byłyby monety, które byłyby nieużywane, znaczy nie funkcjonowały w obiegu, tylko ktoś to po prostu zbierał je i to raczej nie jako monetę do użycia w handlu, ale raczej na kruszec właśnie, i bo to są też bardzo wysokiej próby monety, ale gdybyśmy tu mieli jakiś skarb gdzieś tam ukryty, zabrany, łup wojenny, to byłoby to większa różnorodność tych monet. Natomiast mówię, on jest bardzo, bardzo jednolity, to więc raczej bym wykluczał jego związek z działaniami wojennymi. Ten z okresu międzywojennego skarb, czy też dwa skarby, on jest bardziej różnorodny i tam by można było zasugerować, że to może mieć też związek z jakimś chęcią ukrycia w razie niebezpieczeństwa. Ale jeśli to była osada targowa przy przeprawie, to mogli to po prostu gdzieś tam po prostu zakopać na wszelki wypadek, na czas właśnie pobytu. A później z jakichś powodów to nie zostało podjęte po prostu. Super, super. O, widzę, że właśnie jest z nami też i pani Joanna, która dziękuję za zorganizowanie tego spotkania. Serdecznie pozdrawia pana doktora. Tutaj pisze właśnie o różnych interesujących wnioskach, więc polecam przeczytać. Cieszy się ona, że w Sandomierzu również udało się podjąć współpracę pomiędzy odkrywcami i archeologami, a kolegom z szansy i wspólnego dziedzictwa po raz kolejny gratuluję. Dziękujemy. Pozdrawiamy, Aś. Doceniają jak najbardziej. Cieszymy się, że różni widzowie właśnie też różne bardzo miłe komentarze pisali. I pani Grażyna, to dobre pytanie dla wszystkich, którzy nie byli nigdy ani na poszukiwaniach, ani na wykopaliskach. Na jakiej głębokości odnajdywano zabytki? Głębokość to jest tak, drobne przedmioty to jest 20-30 cm. Sam skarb mniej więcej na głębokości 30 cm do 40. Jest to grunt rolny, który w żaden sposób nie, w każdym razie nie wchodzimy w tą strefę archeologiczną. Więc są to płytkie dołki. Czasami się trzeba. Generalnie jest to ta warstwa orna, bo później nawet jak żeśmy robili ten wykop sondażowy właśnie w miejscu odkrycia skarbu, to te monety, które można powiedzieć dokopaliśmy, które nie zostały, zostały podjęte, one znajdowały się jeszcze na styku warstwy ornej i tej warstwy stropu tej gleby kopalnej. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest wszystko warstwa orna, z tym, że to jest ta warstwa orna przy orce mechanicznej. Gdyby tam był dalej koniem, to orano, ta orka byłaby płytsza. No, jeśli tam wchodzi traktor, to ta orka sięga przynajmniej 30 cm. No ja bym tutaj chciał właśnie dodać może jeszcze od siebie, że ten skarb, gdybyśmy nie kopnęli, to prawdopodobnie wyszedłby przy orce, byłby bardziej zniszczony, rozmieszany. Obecnie, no i nie wiem, jak by się to zakończyło. Też chcę zwrócić na to, że działamy też trochę jak pogotowie takie archeo, ponieważ dużo tych zabytków ulega uszkodzeniu. Jest dosyć duża ich liczba. Ja już nie mówię, jaka to jest gratka dla numizmatyków, ponieważ przy tylu ilościach monet to oni teraz siedzą, opracowują. Niektóre to są białe kruki, o którym nie rozmawiamy, prawda? Już nie mówiąc o skarbie, który jest kopalnią wiedzy na temat tego obiegu pieniężnego na terenie ówczesnej Polski średniowiecznej. No i trwają badania porównawcze do innych skarbów, do innych monet znalezionych na innych terenach Polski. No mnie zdumiewa po prostu samo to skupisko i wyjątkowość tych rzeczy znalezionych. Tutaj pan Marcin, którego prosiłem o powtórzenie pytania o ów Sulejów, zastanawia się raz, czy nazwa Sulejów może wskazywać na jakikolwiek wpływ Sulejmana, a dwa, czy było to miejsce przebadane kiedykolwiek. Sulejów, Sulejowie prowadzono badania archeologiczne. No, mamy tam osadnictwo wczesne średniowieczne. Rozumiem, że ten Sulejów, gdzie mamy klasztor, to więc
jest to rozpoznane no dosyć dobrze archeologicznie. To jest też zresztą związane z przeprawą i też tam były zmiany koryta Wisły. Mam jeszcze jeden Sulejów, a też nad Wisłą. Generalnie to raczej nie Sulejman, tylko raczej Sul. Więc tu by w tej nazwie doszukiwać by się należało. Mamy ten, co dalej na północ od Zawichostu, też miejscowość o nazwie Sulejów i tam była komora solna po prostu, od średniowiecza przynajmniej. Czyli miejsce, gdzie składowano sól, która była spławiana tam z okolic Wieliczki na Wisłą na północ. I ostatnie pytanie, wspomniane, pan Radek, wspaniałe imię, zawsze jak taki pisze, to muszę mu to powiedzieć. Skoro ta przeprawa to takie ważne, strategiczne miejsce, jak wyglądała sprawa ufortyfikowania tego terenu? Nie wiemy, powiem od razu, nie wiemy. Nie mamy pojęcia, jak to było ufortyfikowane. No sama przeprawa nie wydaje się, że nie musiała być ufortyfikowana. Natomiast właśnie ten gród, który był tam w Podgórzu, kilka kilometrów dalej na południe, który jak się wydaje właśnie między 8 a 9 wiekiem trzech przeprawy, która wówczas była w innym miejscu, on po prostu kontrolował. Był gród, tam siedzieli ludzie, mieli widok z góry na Wisłę, na to jak się przeprawiano. Tutaj tego nie wiemy, nie mamy po prostu żadnych przesłanek. Mówię, jest ta hipoteza o tym grodzie, ale jest to tylko hipoteza oparta na tradycji, tak na dobrą sprawę i na pewnej koncepcji jakby, że te grody się przemieszczały. Natomiast z powodu braku badań i braku śladów w terenie widocznych nie możemy tak naprawdę nic powiedzieć. Nie chciałbym nic tutaj zmyślać, jak to wyglądało, jak mogło wyglądać ufortyfikowanie, chociaż mówię, nie wydaje mi się, żeby istniała konieczność fortyfikowania takiej przeprawy. No chyba, że tam na wyspie było wyżej, tam jak zamek Kazimierzowski, panie doktorze. Mogła być warownia drewniana, która mniej więcej kontrolowała. No ale to jest rzecz na razie nieweryfikowalna. No nie, bo pod Wisłą. Jak sam zamek. Mhm. Rozumiem. Super. Bardzo dziękuję. Tutaj pisze, że chyba jakiś inny Sulejów, panie Marcinie. No niestety, nie znamy wszystkich miejscowości w całej Polsce. Na tyle, na ile się nam udało to powiedzieć. Znam to co najmniej dwie i o tych postarałem się powiedzieć. Tak. I o tych obiektach, które były wspominane, no to była mowa. Tyle. Ja już więcej pytań nie mam, panowie. Teraz, tak jak zapowiedziałem jeszcze w trakcie naszych testów, ekran będzie dla was. Na pożegnania, podziękowania, pozdrowienia, dalsze plany, jak co tylko nie chcecie powiedzieć, panie doktorze. Ja chciałem podziękować za możliwość uczestnictwa, możliwość opowiedzenia o tych wynikach tych poszukiwań, wynikach badań archeologicznych. Jeszcze raz chciałem podziękować za współpracę panom z obu stowarzyszeń. I tyle. Szybko i zwięźle. Pan prezes. Pan Wojtek. Nie lubię tego słowa. Tak, chciałem podziękować za zaproszenie do programu. Jest to dla nas spore wyróżnienie poszukiwaczy. Chcę podziękować za nominację do nominacji skarb roku 2021, bo poszło później dalej, bo ten skarb został skarbem dekady później w innym czasopiśmie. Więc tak, chciałem wszystkim, którzy głosowali na nas, podziękować serdecznie. Wszystkim bez wymienia imion, nazwisk i nazw instytucji, bo mogę po jakąś gafę strzelić. Więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Chciałem podziękować wszystkim kolegom, koleżankom z obydwu stowarzyszeń, które pomagały, wspomagały i że liczę na to, że dalej będziemy wspólnie działali. Chciałem podziękować panu doktorowi Marku Florkowi, to użyję jednego nazwiska i imienia, za to zaufanie i za tą gotowość do współpracy. Chciałem tutaj zwrócić uwagę, że nie ma tak, że jest godzina 17, nie pracuje. Jest to człowiek, który znajduje czas dla pasjonatów, więc niedużo jest takich ludzi. Jest to wzór moim zdaniem też pracownika naukowego, otwartego, który nie zaprzestał ciekawości odkrywania, chce więcej i jest wzorem takim dla wszystkich.
Chciałem podziękować też, no co, członkom rodziny, wszystkim znajomych pozdrowić. No i chciałbym, co do planów, mamy niespodzianki, myślę, że jeszcze nie jedna sensacja fajna, podzielimy się z terenu. Jest kilka tematów, które czekają w kolejce. Jest nam miło, że możemy się podzielić swoją pasją i być z wami w tym momencie. Wszystkich pasjonatów pozdrawiam, zapraszam do współpracy. I bardzo pięknie, bardzo się cieszę. No, wyróżnienie wyróżnieniem, ja tutaj doprecyzuję, że skarb Zawichoście Trójcy został uznany przez naszych czytelników za najcenniejszy skarb 2021 roku w naszym dorocznym plebiscycie Archeologiczne Sensacje. Tak jest, później National Geographic też o nim wspomniało. Można spokojnie mówić, konkurencyjne nazwy czasopism. My jesteśmy bardzo dumni, że National Geographic uznało, że nasz doroczny przegląd jest jak najbardziej warty skopiowania na swoją stronę. Fajnie, gdyby dorzucili, że to jednak z naszego miejsca jest źródło, ale nie narzekajmy na to, że się ceni naszą pracę, również i oczywiście waszą jak najbardziej. Ode mnie trochę tych wszystkich spraw jest. Na pewno chciałbym podziękować obu moim gościom za to, że no tutaj byli, że tak same superlatywy, może powinienem ich spytać przynajmniej o jedną nieprzyjemną rzecz, żeby tu nie było tak za miło, ale nie będę już tego robił. Kończymy spotkanie, pozostawimy to za kulisami. Oczywiście wszystkim należą się podziękowania profilom na Facebooku, które współorganizowały, czyli to wydarzenie, czyli Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol Szansa, której częścią jest właśnie Grupa Poszukiwawcza Nadwiślańska. Oczywiście również pisali o naszym dzisiejszym webinarze informator gminy Zawichost i miasto i gmina Zawichost i nas to zawsze cieszy, gdy są zainteresowani również pośród władz, gdy jest zainteresowanie. Tak jak mówiłem, nie było nas bardzo długo, więc tych nowych prenumeratorów i zarówno Archeologii Żywej, jak i odkrywcy naszego siostrzanego miesięcznika, czasopisma trochę się zebrało, więc teraz szybko od ostatniego czasu dołączyły do nas panie Urszula, Barbara, Agnieszka, Ewa, Dorota, Klaudia, Grażyna, Agnieszka, Inga, Magdalena oraz panowie Ireneusz, Krzysztof, Jarosław, Rafał, Sławomir, Krzysztof, Piotr, Roman, Bogdan, Andrzej, Kamil, Dariusz, Sebastian, Paweł, Mariusz, Michał, Jakub, Krzysztof oraz Łukasz. Bardzo im serdecznie dziękujemy. Każdy kolejny prenumerator, no to kop do działania kolejnej. Wiemy, że możemy planować coraz dalej. Tak jak powiedziałem, takie nagrody może wygrać osoba, która jutro miało być w pierwszych planach, w środę wieczorem będzie grać właśnie w turnieju naszego zdalnego turnieju gry z UR. Jeśli chcecie dołączyć, no to możecie na Facebooku na żywo, teraz zaraz powinien się pojawić link, jak dołączyć do naszego Discorda. Jeśli chcecie zrobić to z YouTube'a, no to zerknijcie w opisie tego filmu. No i dla osób, które czytają naszą gazetę, no to jest niespodzianka. Miało być pięknie, bo miało być tak, że ten numer pojawiłby się, już powinien być w sprzedaży teoretycznie, ale niestety okazało się, że podręczniki do szkół dla dzieci są ważniejsze dla drukarni, co jest oczywiście zrozumiałe, bo chcemy, żeby nasze wasze dzieci miały się z czego uczyć, więc niestety nie mam go w formie fizycznej, ale tak prezentuje się okładka. Dawne konflikty na okładce. Widzowie widzą, goście niestety nie. Pokażę im może później, jaka jest przepiękna, bo są zdjęcia z badań wielkiej bitwy sprzed 3000 lat, jeśli dobrze kojarzę, bitwy pod Tolenze czy Dołężą, jak to znana jest w naszym polskim internecie. A oprócz tego jest również artykuł o badaniach i poszukiwaniach i badaniach i wynikach takowych właśnie w Trójcy Zawichoście. Może w końcu po raz pierwszy nasi czytelnicy, którzy przynajmniej obejrzeli ten odcinek z nami dzisiaj na żywo lub na YouTubie, zrozumieją cały artykuł u nas. Bo u nas to z tą popularyzacją staramy się bardzo, ale niestety niektórych rzeczy się nie da przeskoczyć, jak kultur, datowań i tak dalej, stratygrafii, z innych skomplikowanych spraw, więc liczymy, że spodoba się im wam również nie tylko ten artykuł, ale również cały numer. Może jutro już będzie sprzedaży, nie wiem, nie dostałem
najnowszego update'u i mi tu nikt nie mówi nic do słuchawek. Niestety tak to u nas nie działa. Kolejny kontekst, może za tydzień, nie, może na pewno 11 sierpnia i będzie znowu petarda, bo odwiedzi nas ponownie profesor Buko. Jeszcze nie wiem na jaki temat, ale jako że ostatnie z nim spotkanie ma już ponad 90 tysięcy wyświetleń na YouTubie, to spodziewam się, że i to kolejne będzie się cieszyć powodzeniem. Na pewno będzie wtedy przy okazji o wystawie Przedpolska, którą aktualnie podziwiać możecie jeszcze przez chwilę w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. A co do kolejnego kontekstu, no to damy znać poniedziałek, gdy już albo się dowiem, czy mam gości, albo po prostu nikomu. Wszyscy są zapracowani na urlopach, na wykopaliskach. Tutaj jakimś cudem mi się udało tych dwóch wspaniałych, niesamowitych gości namówić, zaprosić, ale już rezerwowali ten termin od bardzo długo, jeśli dobrze kojarzę, więc jeszcze raz bardzo dziękuję panowie i cieszę się, że przybyliście do nas. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Zachęcamy do wszystkich. Trzymajcie się zdrowi, drodzy widzowie.